Słuchajcie, zaraz dobiję do blipsa. Ryba na pewno będzie większa niż... Oj, to sporo chodzi. Myślę, że tu koło 5 kilo się szykuje. Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka, a dzisiaj typowo przygotowujemy się do wędkowania na metodę, co w moim przypadku jest dość rzadkie z tego względu, że za bardzo za tą techniką połowów nie przepadam, ale mimo wszystko wiem, że wielu z was łowi na metodę i chciałbym właśnie wam pokazać, że ja też potrafię. Moi poprzednicy, co tutaj byli, złapali w nocy około 41 karpi. Nie około, tylko 41 karpi. No i udało mi się ich tutaj, można powiedzieć, podsiąść. Wiem, gdzie rzucać i wydaje mi się, że uda się złapać kilka fajnych rybek, mimo tego, że nie jestem doświadczony, jeśli chodzi o tą technikę. Przygotowałem dzisiaj wędkę Sportex Rapid Pellet Feeder. Bardzo dobra wędka o długości 3,30. Do metody udało mi się już na nią nieraz złapać parę karpi, oczywiście na metodę, bo tutaj ona jest przygotowana tylko i wyłącznie właśnie do tej techniki. Przygotowany mam pelet ananas połączony z pomarańczą, do tego z Baton Bites po czwarki i założę na początek bodajże mandarynkę. Jest taki smak właśnie mandarynka, od tego zaczniemy. Mam jeszcze krab oraz słodką kukurydzę. Nie brałem wszystkich smaków, bo mam ich około 11 z tej firmy, ale jak mam ich za dużo, to nie wiem, co założyć na haczyk i co chwilę zmieniam tylko te przynęta. Będę miał 3 i może się wstrzelę w tą, która będzie najbardziej odpowiadała dzisiejszym karpiom. Przygotowujemy pierwszy pojemniczek. Nabiję najpierw po czwarkę waftersa mandarynkę. Używam przy metodzie plecionki, z tego względu, że plecionka jest miękka i zachowuje się dość naturalnie w wodzie i pozwala naszej przynęcie delikatnie się unosić, jeśli to jest wafters. Teraz muszę go nabić. O, udało się, weszło. Wkładamy troszeczkę peleciku. Zobaczmy, czy udało mi się dobrze namoczyć ten pelet. O, nawet to wyszło dość ładnie. Ale mam do tego jeszcze pomarańcz taki dip z Match Pro. Jeszcze chcę to wszystko polać sobie tym dipem troszeczkę, bo to jest bardzo mocny aromat. Damy kropelkę, pięknie, ładnie się to prezentuje. Pierwszy rzut po rybę. Słuchajcie, na metodę od dłuższego czasu nic się nie dzieje. Wyciągnąłem wędkę do klasyka, Daiwę Enzon. Możecie zobaczyć. Mam zamiar rzucić na kilka pinek i zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Mamy pierwszą rybę.
to na klasyka. Dorzuciłem drugą wędkę, założyłem klasyka i udało się właśnie przyciąć. No po niecałych, można powiedzieć, 10 minutach po zarzuceniu. Jest to jakaś ryba. Zapewne to jest karp. To na pinkę. Jest pierwsza ryba. Około 1,5 kilo. Wraca z powrotem do wody. Jak widzieliście, pierwsza ryba już wróciła do wody. Klasyk jednak, jak dla mnie, jest bardziej szczęśliwy i tak jak mówię, od godziny czasu na metodę nie udało mi się nic złapać, tak zarzuciłem tylko na, można powiedzieć, pęczek, pinek, na klasyka wędkę i po niecałych 5 minutach było pierwsze branie, pierwszy karp. Czekamy na następnego, dopiero co zarzuciłem wędkę i zobaczymy, co będzie działo się dalej. No, mam nadzieję, że na metodę też się uda, zmieniłem już przynętę. Czekamy na jakieś efekty. W każdym bądź razie pierwsza ryba już wpadła, więc dzień zaliczam do udanych. No i jestem zadowolony. Udało się złapać kolejną rybę. Znowu klasyk. Na cztery pinki. Metoda nawet nie drgnęła od początku. A tutaj na klasyka co chwilę coś się dzieje. Cztery pinki, za to dość duży haczyk. O numerze 14. Dałem też grubszą przyponówkę. Chyba będzie większy niż ten pierwszy. Blisko brzegu, nie chcę się poddać. Ryba na pewno będzie większa niż poprzednia. O! Rzeczywiście. Spora rybka. Piękna sztuka. Udało się złapać naprawdę fajną rybę. Tak jak mówiłem, na klasyka. Kilka pinek. Zobaczcie, ryba była zapięta delikatnie za wargę. I tak się prezentuje. Znowu klasyk. Ta oczywiście będzie mniejsza, bo już czuję. Ale już trzecia na koncie. Kleszcza się nie spodziewa. To dość ładny. Taki oto leszcz. Dość ładny, nie powiem. Miała być dzisiaj metoda, ale wyszło jak wyszło. Na metodę nic się nie dzieje, już około 3 godzin, a na klasyka udało się złapać leszcza i dwa karpie.
jeden karp nawet taki dosyć spory. No tam 4 kilo było na bank, jak nie więcej, ale nawet nie ważyłem. Nie był to jakiś karp, jakiś mój życiowy czy coś w tym rodzaju. Na pewno największy w tym roku jak na razie. No i na co się udaje złapać? Daiwa Enzon, moja wędka do dystansu, dla klasyka. Przypon 0,20. Hak 14, 4 pineczki. I ryba coś tam dziubia. Na metodę nic kompletnie. Zmieniałem już wszystkie trzy rodzaje przynęt, używałem. Był krab, była mandarynka, była słodka kukurydza. No i niestety nic. A do koszyczka od klasyka dodaję ten sam pelet, co zrobiłem na metodę. Ale jedynie zakładam właśnie taką opineczkę. Dwie pineczki białe, dwie pineczki czerwone. I rzeczywiście coś tam podchodzi. I nawet jakbym się bardziej przyłożył do tego klasyka, myślę, że więcej bym złapał tych ryb. Z tego względu, że rzucam dość chaotycznie. Widzę, że ryba dziś się spławiła troszeczkę na prawo przy brzegu. Rzucam w tamtą stronę. Widzę, że w zatoczce dziś się spławiła. Rzucam w tamtą stronę. Miejsca są zanęcone różne. Nie jest to zrobione tak, jak powinno być, ale mimo wszystko jakieś efekty są. Byli tutaj, wcześniej mówiłem, 41 karpi na tym stanowisku w nocy złapał pan. No, po prostu był lepszy, a łapał na metodę z tego, co widziałem. No to był oczywiście z synem tutaj. Po prostu mieli lepsze rozeznanie, może lepsze przynęty, albo jakieś inne zestawy, może trochę bardziej wycienione, nie mam pojęcia, ale w każdym razie zrobili niesamowitą liczbę, jeśli chodzi o ryby, jakie udało im się odłowić. Były to 41 sztuk przez całą noc. Ja na razie złapałem tylko dwa karpi, jednego leszcza, a nie mam dzisiaj zbyt wiele czasu, jak to ja ostatnimi czasy, nie mam zbyt wiele czasu, bo jestem zaganiany, latam jak głupi z jednego kąta w kąt, co chwilę mam jakieś zajęcie, a jest godzina teraz 11:23. I zostało mi pół godziny wędkowania. Za pół godziny zbieram sprzęt i uciekam do domu. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś rybkę wyciągniemy w te pół godziny. Trzymajcie kciuki. Próbujemy jeszcze coś złapać. A, jeszcze coś miałem powiedzieć. Jak ten film się pokaże w sobotę o godzinie 16, to my będziemy właśnie wracali z Dzierżna Dużego. Więc szykuje się dość ciekawy materiał. Mam nadzieję, że będzie dość ciekawy. Że uda nam się tam połapać jakichś fajnych, dużych leszczy. Liczę na takie leszcze 3-4 kilo. No niby takie tam są. I są nawet większe. Więc mam nadzieję, że się do nich dobierzemy. Ale w nocy również będą wystawione wędki karpiowe z proteiną. Może trafi się jakiś karp. A one teraz dość blisko podchodzą do brzegu. Jak na jeziorze Nyskim karpie podchodzą blisko brzegu i można je odławiać, to myślę, że tam również tak będzie. Po prostu zbliża się tarło. Zbliżają się, żeby się wytrzeć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A film zobaczycie oczywiście z Dzierżna Dużego. Pierwszy odcinek za tydzień. Jeszcze jakąś rybkę trzeba drapnąć. Jak widzicie, jestem już w samochodzie. No niestety. Miałem jeszcze jedno branie. Podskubywało tam, tyk, ding, ding. Później przestało i to chyba był znowu kolejny leszcz, bo wyciąkał robaczki. A wiecie, jak karp bierze, to jest od razu pociągnięcie i po sprawie. Skończył mi się czas. Nie miałem go dzisiaj zbyt wiele. Ale trzy ryby udało się z wody wyciągnąć. Cieszę się z tego powodu, bo można powiedzieć, naładowałem swoje wędkarskie baterie i mogę znowu pójść do pracy i ciężko pracować. Aż mi się te baterie wyczerpią, będzie czas znowu pojechać na ryby. Ale teraz święta i dopiero w czwartek wyjeżdżamy na Dzierżno Duże. A dziś, jakbyś kto nie wiedział, to jest piątek. Przed samymi świętami, jak nagrywam właśnie ten odcinek dla was. Auto odpalone, ruszam do domu. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, bo przed wami fajny odcinek z Dzierżna Dużego i mam nadzieję, że pełen ryb. Widzimy się w sobotę o godzinie 16. Cześć wam.